Cześć, siemanko. Zapraszam na kolejny odcinek. Będziemy podejmować ważne decyzje. Yes, your grace. A tym bardziej, że już zostało, jak tu widzicie, 11 tygodni do oblężenia. Więc zobaczymy, jak to będzie. Dobrze. Tak więc lecimy z koksem. Krewno, tydzień 40. Co my tu mamy? Wieśniak, łowca, Alena. To chyba nasi wysłannicy po wieśniaków. O! Żałobnik znalazła, super. Zapach był tak silny, że łatwo go było znaleźć. Proszę, oto on. Łowca. Tak, to jest pobór. Okej. Wieśniak. O, Cedani. Ona chyba jest w nowej sukience, coś mi się zdaje. Wasza wysokość. Widziałem waszego łowcę w naszej wiosce. Zgaduję, że szkatułka została odnaleziona i przyniosiona wam. Czy mogę ją odzyskać, wasza wysokość? Wiecie co? Wydaje mi się, że to jest jego. Dobra, niech będzie. Oczywiście. Oto ona. Tak ją znaleźliśmy. Myśleliśmy jednak, że Sławek mógł ją otworzyć. Znaleziono go martwego. Szkatułka leżała obok, ani śladu po aj twarze. Niestety. Och. To niefortunne. Cóż, wydaje się, że dostał to, na co zasłużył. Za kradzież. Dziękuję, wasza wysokość, za odzyskanie mojej rodzinnej pamiątki. Aha, czyli okej, dobrze zrobiłem. Wiedziałem, że dbacie o swój lud. Zebraliśmy trochę zasobów za waszą fatygę, wasza wysokość. Dziękuję wam. Więc ta szkatułka... Wow, 11 zasobów i 3 zadowolenia. Staje fajnie. Więc ta szkatułka naprawdę jest przeklęta. W takim razie nie jestem pewien, czy ją chcę. Ale nie oddał jej. Dobra, wieśniak kolejny. Witaj, wasza wysokość. W czym mogę pomóc? Czy dołączysz do mojej armii? Tak. Oczywiście z miłą chęcią sprawiłeś, że nasza wioska jest silna i zdrowa. Możecie na nas liczyć, wasza wysokość. Bądź gotów, bitwa rozpocznie się za 10 tygodni. Zostało tylko 10 tygodni. Mam już 180 żołnierzy. Już niedługo będzie 200 przebicie. Cedani i jeszcze 2 wieśniaków. Cedani? Czy to ty? Co u licha zrobiłaś ze swoją sukienką? Dobrze zauważyłem. Asalia dostała sukienkę dla dorosłych, więc ja też chciałam. Nie martw się, ojcze. Nie zrujnowałam mojej ulubionej niebieskiej sukienki. Ale... zrujnowałaś tą. Sama ją pocięłaś. Skąd w ogóle wzięłaś nożyczki? Czy ty masz pióra... są we włosach? W zeszłym tygodniu znalazłam kilka pięknych piór w ogrodzie. Chciałam mieć taką samą sukienkę jak Asalia. Ale nie potrafiłam tego zrobić tak, jak ona miała. Ten materiał wciąż mi zawadza. Nie skaliczyłaś się, prawda? Nie, ojcze, nic mi się nie stało. Chciałam tylko zapytać, czy ładnie wygląda. Dobra, będziemy pozwalać jednak dzieciom na wiele. Tym bardziej w takich czasach, w jakich tu żyjemy. Więc niech chociaż taką przyjemność mają. Ale swojej matce będziesz się sama tłumaczyć. I mówię ci od razu, że jej się to nie spodoba. Dlaczego nie? Ponieważ noszenie takiej podartej sukni nie przystoi księżniczce. Może jej się spodoba. Nie wiesz tego. Zobaczysz. A teraz uciekaj, mam trochę pracy. Dziękuję, ojcze. Wiedziałam, że ci się spodoba. Okej. Wieśniak. Wasza wysokość, nasza wioska została niedawno przejęta przez Lorda Greco. Kiedyś byliśmy pod panowaniem Lady Maszy, ale teraz oboje
pobierają od nas podatki. Co tydzień wysyłają żołnierzy, by zabrać pieniądze. I nie mamy możliwości im odmówić. Od tygodni płacimy podwójny podatek. Próbowaliśmy rozmawiać z lordami, ale nas ignorują. Proszę o pomoc, wasza wysokość. No tak, znaczy... Kasy to ja w ogóle nie chcę ruszać, bo ja jeszcze mam tam wydatki, to jest raz. Jak ja mam 20, to ja będę w czarnej D. Generała też im nie dam, bo nie mam, po prostu rzecz ujmując. Ja chyba jednemu muszę odmówić, niestety. Niestety, to lordowie muszą to rozwiązać między sobą. Powinieneś próbować ponownie z nimi porozmawiać. Ale już to robiłem. Nie chcą słuchać. Myślałem, że jesteście sprawiedliwym królem. Poza tym, jakbym dał mu 20, to czy to by coś pomogło? Chyba nie. Bo oni by dalej pobierali opłaty. Chyba się myliłem. Trudno. Minus 3. Jakoś przeżyję, mam nadzieję. Niech to szlak. Znowu ukradli mi ziemniaki. Jestem pewien, że ktoś chowa Aitwara w swoim domu. Jak inaczej da się wytłumaczyć to, że wciąż giną mi ziemniaki? Moje ziarno też, cholerna wioska. Wiedziałem, że nie powinienem się był tam przenosić. Czy któryś z waszych łowców mógłby nam odkryć, kto ukrywa tego pierzastego gada? No to będę otrzymywał. Złota im nie dam, ale łowce za 2 tygodnie. Zawsze będę miał troszeczkę większe zyski o te 11, więc jak najbardziej. Te bestie nie są łatwe do złapania, ale mój łowca właściwie zrobi wszystko, co w ich mocy. Dziękuję, wasza wysokość. O, gdybym tylko wiedział, kto go trzyma, obdarłbym go ze skóry. O, a to co? Co tu się dzieje? Tam 4 zostałem. Król Laradowi. Orzesz w mordę. Wasza wysokość, znaleźliśmy króla Laradowi. Potwór we własnej osobie. Daliśmy mu mały wycisk za to, co zrobił naszym braciom. Wybacz moim ludziom. Czasem mogą mieć ciężką rękę. Jak zauważyliście, tekst jest na czerwono. Zawsze był biały. Nie wiem, czy to przypadkiem nie jest jakieś istotne dla całej fabuły. Dobra, czytajmy. Szczególnie jeśli noszą metalowe rękawice. Eryk, w końcu mam okazję z tobą porozmawiać. Ile tu już lat? Bałem się, że kiedyś się zjawisz. Nie spodziewałem się, że zjawisz się jako król, ani że przybędziesz z armią. Oczywiście, że nie. Jaka jest szansa, że zwykły bandyta będzie ścigał króla? Ale i tak jej się udało. Ponieśliśmy ciężkie straty, ale twoja armia została rozbita. Nie ma dla ciebie szczęśliwego zakończenia. Zanim wyślę cię do kata, powiedz mi. Okej, co my tu mamy? Co ty tu robisz? Ludzie biali w moich danych wioskach, wygnice. Okej, to kolej. Po co nagle przychodzisz do Davern? Radowia jest w stanie wojny domowej. Mamy co najmniej 2 szaleńców walczących o zasoby. Nasza ziemia nie jest taka jak wasza. Jest ciemna i twarda. Rośliny nie chcą tam rosnąć, tak jak kiedyś. Zaproponowałem rozwiązanie. Przejść przez góry, aby znaleźć nowy dom. Niektórzy się śmiali, niektórzy się do nas przyłączyli. Okradli, zgwałcili. Nie wszyscy jesteśmy tacy sami. To musieli być ludzie z innych obozów. Czy wspomniałem, że mamy wojnę domową? Ci ludzie robili to samo w moim rodzinnym kraju. To są ludzie, od których uciekliśmy. Radowia jest podzielona i nie możemy być wszyscy wrzuceni do jednego wora. 13 lat temu, kiedy nas zaatakowałeś, przyłożyłeś mi ostrze do szyi. Musiałeś wiedzieć, że nie będę w stanie otrzymać obietnicy. Musiałeś wiedzieć, że powiedziałbym wszystko, żebyś tylko pozwolił nam odejść. Byłem wtedy innym człowiekiem. Okradłem podróżników, nigdy nie sądziłem, że wpadnę na królewską rodzinę w tym
na tym szlaku. Kiedy nadarza się okazja, czasem wpada się na sprytne pomysły. Oczywiście wiedziałem, że nie dotrzymasz obietnicy, ale to dało mi iskierkę nadziei. Poślubienie córki z królewskiej rodziny oznaczałoby, że Radovio ma szansę na życie po tej stronie świata. Posiadanie królewskiej krwi oznaczałoby akceptację ze strony innych. Oczywiście nie sądziłem, że natychmiast stalibyśmy się gośćmi honorowymi, ale miałem nadzieję, że to wystarczy, żebyśmy mogli opuścić nasze przeklęte ziemie. Kiedy ostatni raz się spotkaliśmy, byłeś bandytą na drogach. Jak przeszedłeś od złodzieja do króla? Król? Tak szczerze, to trochę przesadzone. To tak nie działa jak po naszej stronie gór. Niektórzy ludzie postanowili pójść ze mną. Za mną. To wszystko. Powiedzieli, że dałem im nadzieję. Nie wszyscy rodzą się opatuleni królewskim jedwabiem. Niektórzy muszą na to zapracować. I ja to właśnie zrobiłem. Była wtedy z tobą czarownica. Rzuciła na mnie klątwę, jeśli nie dotrzymam obietnicy. Przepraszam za to. Agi ma tendencję do rzucania klątw na lewo i prawo. Nie martwiłbym się tym zbytnio. Agi lubiła często używać tej klątwy, nigdy nie działała. Bitwa była zacięta. Z pewnością wyprawiłeś nam niezłe powitanie. Kiedy przekraczaliśmy szlak, nie zamierzaliśmy walczyć. Nie zostawiłeś nam wyboru. Wykorzystywaliśmy do walki wszystko, co mieliśmy pod ręką. Co zaskakujące, całkiem nieźle daliśmy radę. Zdecydowanie miałeś zaskakujące taktyki walki. Jestem ciekaw. Pozwól, że... wstanę z tej ziemi. Tak, tak lepiej. Wal śmiało. No dobra, i teraz tak. Możemy go wypytać o tę taktykę jego. Pytanie, czy te informacje w czymś nam pomogą. W przypadku oblężenia ze strony Atany naszego królestwa. Wypytajmy. Opowiedz mi o mgle. Czy to była mgla? Magia? Tak, jak powiedziałem. Nie chcieliśmy wyrządzać żadnych szkód. Dym był zwykłym kadzidłem. Mieliśmy nadzieję, że użycie dużej ilości zamaskuje nasz przemarsz. Naiwne było z mojej strony założenie, że dym przetrwa wystarczająco długo, abyśmy mogli się przedostać. Miałem nadzieję, że zanim dym się rozejdzie, już nas nie będzie. Kiedy zdaliśmy sobie sprawę, że dym wkrótce zniknie, musieliśmy zastosować inną taktykę. Właśnie wtedy okrążyliśmy waszych ludzi. Okej, czyli dym to jest kadzidła. Ogromne potwory też przyniosły ze sobą wiele spustoszenia. Och, masz na myśli żubry tranzytowe. Okej, czyli potwory to żubry tranzytowe. Okej. Zdaję sobie sprawę, że te ssaki są dość rzadkie w twojej części świata. Są duże, silne, zwykle używamy ich do transportu towarów. Ale jak się okazuje, gdy je odpowiednio zmotywować, może mocnym grzmotnięciem mogą działać jako całkiem niezła kawaleria. Nigdy nie wiedzieliśmy takiej ognistej magii. Co to było? Masz na myśli ogniste kwiaty? Używamy ich, aby powitać nowy rok. Jakiby ich widok nie był miły dla oka, mieliśmy też całkiem sporo incydentów z ogniem, który wymknął się spod kontroli. Pomyślałem, że ich wady mogą choć raz podziałać na naszą korzyść. Maszyny do zabijania. To urządzenie prawie zdecydowało o naszym losie. Mamy po naszej stronie całkiem kreatywne umysły. W chwili rozpoczęcia bitwy nasi ludzie próbowali wymyślić coś, co pomogłoby nam się przedrzeć. Myślałem, że to cholerstwo było pułapką dla każdego, kto był wewnątrz, ale to było wielu ochotników. Wypuściliśmy je i wydawało się, że podziałało. Przypuszczam, że element zaskoczenia załatwił sprawę. No dobra.
Wystarczy. Wiesz, że nie jest, nie miałem innego wyjścia. Zrobiłbyś to samo dla tych, których kochasz, prawda, Eryku? Pozwól mi odejść, a obiecuję, że nie sprawimy więcej kłopotów. Nie chcę twoich córek. Wasza wysokość, pamiętajcie, że Bejran jest radowianinem. Jeśli pozwolicie mu odejść, król Jedrich może nam nie pomóc podczas bitwy za Taną. Ale jeśli skażecie go na śmierć, król Fabion nam nie pomoże. Dobra, my i tak za Fabionem jesteśmy, więc oczywiście pomożemy, już tak ustaliłem wcześniej. Wiem, że trudna decyzja, wasza wysokość, ale powinniśmy rozważyć korzyści, jakie otrzymacie od każdego z króla. Każdego króla. Ja tu decyzję podjąłem, więc... możesz odejść. Przecierpiałeś swoje, nie będę przysparzał ci więcej bólu. Ludzie mówili, że jeden z siedmiu królów nas nie uzna. Chyba powinienem był wiedzieć lepiej. Przynajmniej częściowo miałem rację. Ty pozwalający mi odejść, nie zapomnę tego. Dla nas przetrwanie każdego kolejnego dnia jest zwycięstwem. Dziękuję, wasza wysokość. A tak przy okazji, wygląda na to, że Radowi udało się już podbić serce Tawer. Moja córka i Asalia wydają się dobrze do siebie pasować. O, no tak, w sumie tak. Dobrze, co my tu dalej mamy? Wstańmy, chyba jakiś obchód by warto było zrobić. Tu chyba nic nowego nie ma. Mamy tylko jednego agenta. Dobra, żona. Dwie rzeczy. Okej. Okay. Kochana żona. Kochanie. O właśnie, w sprawie rytuału. Zioło żałownika. Ależ to cuchnie. Nic dziwnego, że nikt nie chce tym handlować. Tak, zgadza się. Haha. Przedmioty. Wszystko. Zadziała. Po prostu znajdź przedmioty, o które prosiła Delia. Dobra. Moi ludzie znaleźli Bejrona. Właśnie z nim rozmawiałem. I szczerze mówiąc, nie wiem, co myśleć. Dobra. Źle zrozumieliśmy całą tę sytuację. Bejron nigdy nie chciał iść z nami na wojnę. Co? Jak to możliwe? Wygraliby, gdyby nie ta lawina. Po prostu szukali nowego miejsca, które mogliby nazwać domem. Ich kraj jest w stanie wojny. Ale co z Lord Sulią? Chciał ją poślubić, aby zyskać uznanie innych królów i zbudować nowe królestwo po lepszej stronie gór. Puściłem go. Po odkryciu tego nie miałem serca go zabić. Dobrze zrobiłeś. Powiedział, że wiedźma używała tego zaklęcia na wielu ludziach i podobno nigdy nie zadziałało. Eryku, to świetna wiadomość. Nie jestem pewien, nie potrafię stwierdzić, czy on jedynie kłamał lub uratować własne życie. Och, co zrobimy? To twoja decyzja, kochanie. Będziemy kontynuować rytuał. Nie chcę ryzykować, że spadnie na nas ta klątwa. Dobrze, ale pamiętaj, że zawsze możesz zmienić zdanie, tak? Oczywiście, kochanie. Dobra, niech odpoczywa. A my się zbieramy. Tu już nic nie mamy do zrobienia, więc do komnaty wracamy. I wyślemy jednego agenta z mapa. Kolewa wiem, że jest niedobra. To co tu jest? Podwójny podatek. No to tu nie pomogliśmy. No dobrze. Co my tu mamy? Może tu? Czyje to dziecko? No czekajcie, to tam pomogłem. Co ja pamiętam? Dobra, zbytne mocno. Dobra, czyli tutaj robimy.
to... Tam była wiedźma bodajże. 2 tygodnie. O, wow. Super. No dobrze. To chyba wszystko zrobiliśmy. Więc... Let's go. Dobra, mamy 54. Co my tu mamy w ogóle? Trzymanie, armia, stan. Podatki. Ale z tego, co tu widzę, to z banku nam już minął. Spłaciliśmy w sensie wszystko. Okej. To troszeczkę zmienia postać rzeczy. Z podatków mamy 23. To plus 3, plus kolejne 6. Co my tu mamy? Tu mamy wydatki. Czyli 32 z zysku. A na razie wydajemy 23. Czyli mamy 9. Mało. Zdecydowanie mało. No nic. Cały czas mi te ulepszenia stoją przed głową. Co by tu zrobić? No to najbardziej bym liczył. Te 70. Dobra. Najpierw to weźmy. Może za dużo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Mamy 7. 77 jest tego. Okej. No dobra, nic tu nie wymyślę lepszego, więc... zbieramy na fosę. Zapisz kontynuuj. Generał Alena... Oho, misiu. Coś mi się wydaje, że to będzie córeczka. Z nowym zwieczaczkiem. Dobra, generał. Próbowałem pomóc wyznawcom przynieść kamienie z gór do wioski. Niestety nie mogliśmy tego zrobić. Konie były zbyt słabe, aby ciągnąć wózek. Nie mogliśmy też ich nosić ręcznie. Dziękuję za informację. Myślę, że pastor odwiedzi was w tej sprawie. Okej. Alena. Powiedziałem wieśniakom? Chyba powiedziałam. Wystawili się w sprawie poboru. Dobra, to wiadomo. Torlando. Wasza wysokość, oto skończony akt. Dzień, na który czekaliście, w końcu nadszedł. Nic nie będzie się równało mojej epopei. I to dzięki wam. Zakładam, że chcecie usłyszeć ten utwór. Dobra, oczywiście. Już się naczekałem, posłuchajmy tego. Nie martwcie się, jest absolutnie tego wart. Och, spodoba wam się. Ehem. Wysoko na niebie, księżyc jasno świeci. Niechaj noc ku pały taneczne ogniska wznieci. Śmiech i muzyka będą rządzić tej nocy, lecz zmęczony rycerz nie odzyska swych mocy. W murach zamku czuwaj wytęża zmysły. Silny, spocony, powrócił z misji. Nie chowaj miecza, generale, pokaż na co cię stać. Stal zimna niczym ona, wiedźma. Rozłóż swoje zwoje swe, kochanie, niech zobaczę twe mikstury. Kontynuuj. Wciągające. Proszę, nie przestawaj. Królewskie głosy są tuż za solidnymi ścianami. Odgłosy targu niosą się po korytarzach echami. Może to i dla mnie jakaś okazja, pomyślała. Skoro królowa Aurelia też bestię by... Hola, będę musiał cię tu zatrzymać. O nie, nie, to najlepsza część, wasza wysokość. Dobra, niech będzie. Ale nie sądzę, że muszę usłyszeć całość. Słyszałem sedno twojego wiersza.
Och, jak sobie życzysz, wasza wysokość. Podzielę się tym wierszem z całym światem. Będzie wielkim hitem. No dobra. Wieśniak, okej. Wzywałeś mnie. Czy dołączysz do armii? Właśnie urodziłam małe dziecko, którym muszę się zająć. Pomogłeś mi uratować dziecko, wasza wysokość. Pamiętasz? Nie przydałabym się zbytnio, ale mogę wysłać męża. Jest silny i pomoże. Dziękuję ci. 9 tygodni już. To mamy 196. Cieszę się, że wam zaufałem. Moja swędząca choroba została całkowicie wyleczona. Powiem wszystkim, że jesteście królem wybranym przez bogów. Cieszę się, że mogę pomóc. Czuję, że całe moje ciało zaczyna swędzieć. Cóż, przynajmniej wiemy, że to po jakimś czasie znika samoistnie. Może jeśli się dotkniecie, szybciej się zagoić. To wcipniś, kuźwa. No dobra. No to teraz sedno sprawy widzę tego tygodnia. Sedani! Tym razem naprawdę przeszłaś samą siebie, młoda damo. Niedźwiedź? Naprawdę? Czyż on nie jest najlepszy? I ta muzyka naprawdę jest fajna, ale pierwszy raz widzę, że podczas akcji jest muzyka, więc to też jest jakieś kluczowe. Jest pięknym stworzeniem, ale nie mogę pozwolić się go zatrzymać. Jest straszny. Nie jest straszny, to Wojtek. Pomoże nam odzyskać Lursulię. Ojcze, proszę, pozwól mi go zatrzymać. Jest moim najlepszym agentem. Nie wyrządzi żadnej szkody. Wojtek? To nie brzmi jak ty, kartofelku. Skończyłam z głupimi imionami. Jestem już dorosła, więc niedźwiedź ma dorosłe imię. Myślę, że mu się spodoba. No, podoba mu się. Jak znalazłaś niedźwiedzia, kartofelku? Zostawiłam resztki jedzenia w ogrodzie. Pewnego dnia po prostu tam był. Jedzenie w ogrodzie. Zastanawiałem się, dlaczego tam był ostatnio zawsze taki bałagan. Czy w ten sposób przyciągasz wszystkie swoje zwierzęta, Cedani? Cóż, musiałam jakoś zdobyć ich zaufanie. Kurde, co tu wydać? Zobaczmy. Andri? Niedźwiedzie są przyjazne i ogólnie nie są niebezpieczne, jeśli są przyzwyczajone do ludzi. Jeśli kiedykolwiek stanie się niebezpieczny, zawsze możemy się go pozbyć. Widzisz? Jest nieszkodliwy. Dla nas, ale nie dla wroga. Szkolę go. Wystarczy, kartofelku. Więc co powiesz, ojcze? Co znaczy wasza wysokość? To znaczy wasza wysokość, okej. Czy Wojtek może z nami zostać? Jak już powiedziałem wcześniej, nie jest to nowością. Będziemy pozwalać dzieciom, więc jak najbardziej zostawię. Tym bardziej ta muzyka mnie to przekonuje, że to jest coś kluczowego. Może zostać. Ale jeśli coś się stanie, sam go wyrzucę. Nie będziesz musiał, obiecuję. Chodź ze mną, Wojtek. Oprowadzę cię. Lepiej porozmawiam z Aurelią. Być zaskoczony. Wasza wysokość, zaklinam was. Nasz spichlerz został zniszczony przez lawinę błotną. Czy możecie nam jakoś pomóc? Okej, generała mamy. Zasoby. Kurde, co tu robić? Wiecie co? Tygodnie. Zawsze mi coś pomoże tu odzyskać to. Mam nadzieję, że później generał nie będzie mi potrzebny do niczego.
O la la. Z osoby też bym mógł udać. W sumie. Bo całkiem nieźle sobie tutaj radzę. Generał. Mamy jeszcze tych ludzi do sprowadzenia. Dobra, weźmy dajmy zapasy w takim układzie. To powinno zastąpić utracone jedzenie. Trzy zadowolenia, okej. Okay. 69 już mamy. Dziękuję, Wasza Wysokość. No dobra. Idźmy, porozmawiajmy z żoną. O, to nawet nie tylko. Dobra, może od ogrodów zacznijmy. Tak, ojcze. Wiedziałaś, Wojtku. To nowe zwierzątko Cydani? Tak, jest taki fajny. Ja też chcę mieć takie zwierzątko. Skąd ona w ogóle bierze takie pomysły? Nie mam pojęcia. Muszę cię o coś poprosić. Miej na nią oko. A jeśli coś się stanie, daj mi natychmiast znać. A co jeśli zje mnie żywcem? Azalia, ja nie żartuję. Pozwoliłem jej zatrzymać niedźwiadka, ale naprawdę się o nią martwię. Dobrze, ojcze, zaopiekuję się nim. Dziękuję. Dobra. Czyli pogawędziliśmy z córeczką. Rada Izby. Pewnie to jest Cedani, z tego co pamiętam. Najpierw do żony. Kochanie? Przyszła do mnie wcześniej. Nie widziałam jej. Czemu? Och, proszę, nie złość się. O nie, co ona znowu wymyśliła? Wiesz dobrze, jaka ona jest. Szuka nowego zwierzątka, odkąd Luli wyjechała. Uważam, że tym razem przesadziła, ale nie miałem serca jej odmówić. Eryk, co się dzieje? Przyniosła niedźwiadka do zamku. Co? Postradałeś rozum? To niebezpieczne. To się nie dzieje naprawdę. Hej, hej, uspokój się. To tylko mały niedźwiadek, wcale nie jest niebezpieczny. Może teraz jest miły i słodki, ale poczekaj, aż dorośnie. Strażnicy będą mieć na niego oko. Przynajmniej do zakończenia bitwy. Później zobaczymy, co dalej. Niech będzie, ale jeśli cokolwiek pójdzie nie tak, nic się nie wydarzy, obiecuję. No dobra. Dobra, jest to nasz niedźwiadek. Nasza Cedani. Zobaczcie, jaka to jest ironia losu. To jest mały niedźwiadek, który siedzi tyłkiem na, nie wiem, jej niedźwiedziej skórze. Zwiotowa. Nie wiedziałem, że to można zaznaczyć. Ten dywan ze skóry niedźwiedzia był prezentem ślubnym. Musiał być bardzo drogi. O, ciekawe. Pójdźmy to pomiędzy nich. Czy to jest bezpieczne? Absolutnie, Wasza Wysokość. Nie ugryź mi łapki? A skoro mowa o łapkach, to zachęcam do łapkowania tego filmu, tak jak i innych. Na pewno pomoże kanałowi. Dobra, Cedani. Wasza Wysokość? Kaba. Wiem, że pozwoliłem ci zatrzymać niedźwiedzia, ale naprawdę powinnaś być bardzo ostrożna. I nie żartuję. Co się dzieje? Biegniesz prosto do mnie, słyszysz mnie? Nic się nie wydarzy. Cedani? Dobrze, Wasza Wysokość. Przyjdę prosto do ciebie. Ojcze, tak? Znalazłam tę książkę. Jest o niedźwiedziach. Czy mogę pożyczyć? Oczywiście, że możesz, kartofelku. Weź dowolną książkę. Poproszę Danikę, aby mi ją później przeczytała. Dobra, niech poczyta tych książek, to może coś się dowie i go naprawdę wyszkoli na dobrego agenta, jak ona to nazywa. Dobra, mamy 41 tydzień. Mamy dwóch agentów, tak? Więc mapa. I szukamy. Co my tu mamy? Podtopiona wioska.
Zagubiona wioska. Gdzie to to było? Potwory. O. Topiona wioska jest. Król postanowił zignorować prośbę o pomoc. Dobra. Czyli tu już wiemy, że nie pomożemy. Czyli wrona odpada. Lawina błotna. Coś mi to mówi. Lawina błotna. Gdzie tutaj było? Złodziej, gorączka, interesy, bieda. Aurelia. Gdzie to było? A, tu jest. Godził się pomóc. Dobra, wysyłamy. To... generał. Dobra. Czy tu wyślemy? Teraz tak. Golina. Co to jest? Krzywy kręgosłup. Tu chyba nie pomogliśmy, coś mi się wydaje. Krzywy kręgosłup. Król postanowił pomóc mężczyźnie dostarczającemu co tydzień. A, dobra. Też mam. Okej. Okay. Czyli mamy ją. Okej, okay, to od razu. Okej, okay, mamy to. Teraz tak, 54. A mamy 52. Okej. Okay. Niewiele to nam widzę pomaga. Mamy tylko 9 tygodni na zebranie... ile tu mamy tego do zebrania? To jest 50, 40, to jest 90 i 70, to jest 160. Trochę dużo. To jest o 3 nasze obecne zasoby złota. Jeszcze to można było wymienić. To byłoby fajnie. A, wojska mamy tyle. Dobra, na razie tu nic nie będę robił, no ale... szkoda trochę. Zapisz, kontynuuj. 42 tydzień już. O, cytanie to była znów. Dobra. Okej, łowca. Dał mi się znaleźć Aitwara w wiosce, wasza wysokość. Zamienił się w popiół, kiedy zadałem ostatni cios. O! Wieśniak. A, to jest ten z tymi kamieniami. Będzie znów od nas coś chciał. Ajajaj. Wasza wysokość, w czym mogę pomóc? Czy dołączysz? Pomożemy, dobra. Jesteśmy z wami, wam to winni. Tak dalej, dobra. Czyli będziemy mieli kolejnych 6. Ten też o dołączenie. Tak. Nie, wasza wysokość. Nie pamiętajcie mojego problemu z plecami? Nie mogę pracować, więc jak mogę walczyć? Przykro mi. W przypadku... w porządku. Mam nadzieję, że wkrótce wyzdrowiejesz. Och, cieszę się, że udało mi się uniknąć bitwy. What? Nikogo nie wskażę? Lipa. Wasza wysokość, dziękuję bardzo za udzieloną pomoc. Niestety nie byliśmy w stanie przenieść kamieni do miasta. Było po prostu zbyt ciężko. Koła powozu ciągle się łamały, ponieważ ścieżka prowadząca do miasta jest bardzo kamienista. Konie w końcu zaczęły mdleć z powodu nadmiernego wysiłku. Musieliśmy się zatrzymać i postawić kamień na środku drogi. Moglibyśmy go przynieść, gdybyśmy mieli lepszy wózek i więcej koni. Niestety zużyliśmy już wszystkie zasoby, które mieliśmy. Czy królestwo w jakikolwiek sposób mogłoby nas wesprzeć w tej trudnej sytuacji? Poprzednie było trochę słabe, że wysłałem tam generała. Podejrzewam, że mi się oberwie później w tym zadowoleniu. A to jest niestety nasz też dochód z podatków. 28, trochę dużo. Dobra.
Pewnie stracę na tym, będę musiał chyba do banku zadzwonić, że tak to określę, czyli wyzwać... jak on tam się zwie, już nie pamiętam, ale dobra. Stracę to, stracę. 5. Dobra, może coś się odzyska. Jeśli zacząłeś budować ten kołowrót, musisz go ukończyć. To bardzo hojne. Powiadomię natychmiast wszystkich, że możemy wznowić projekt. Dziękuję, Wasza Wysokość. Niech bogowie mają Was w swojej opiece. Mając od jeszcze dwóch wieśniaków, pewnie też coś ode mnie będą chcieli. To właściwie to ja już to sobie... A, nie mogę. Mały ptaszek, czy to kolejny agent? Ptaki, pająki, ale nie duchy. Duchy nie istnieją. Mam nadzieję. W każdym razie czułam się zobowiązana poinformować się o tym, Wasza Wysokość. Myślę, że tyle królewskiej pracy jak na jeden dzień wystarczy. Teraz pójdę sobie i zagram w kilka gier. Mam złe przeczucia co do tego. Ha, no ja też. Czekajcie, sojusznicy, bankier. Ja poślę po tego bankiera. Bo niestety ja sobie nie poradzę z wykupem tamtego. On mi z tego co pamiętam zaoferuje 60. To i tak będzie mało. Ale przynajmniej to fosę zbuduje. Dobra, wieśniak. Wasza Wysokość, w nocy moja wieś została splądrowana przez jakieś zwierzęta. Myślałem, że to wilki, ale mięso pozostało nietknięte. Jedynie zioła i korzenie zniknęły. Niektórzy twierdzą, że widzieli coś, co przypomina zająca. Tylko większe i brzydsze. Wygląda na to, że Jaros może być w pobliżu. Nikt nie ma odwagi go wytropić. Ja bym pomógł, ale nie jestem głupi. Mają zwyczaj wabić ludzi na bagna i ci nigdy już nie wracają. Mam rodzinę, nie mogę zryzykować ich zostawić, ale może jeden z twoich chłopców. Aj, tu znowu jest nienapisane na długo. Zasoby. Czyli z tego bym 23 mu musiał dać. W sumie tych zasobów to ja mam sporo. Więc raczej tu bym miał ok. Dobra, damy mu zasoby, nie będę wysyłał tego. Łowcy. O, może to się zakończyć tym, że łowca pójdzie na ileś tam pewnie tygodni i okaże się, że nic nie znajdzie. Dobra, masz zasoby. Weź te worki z zapasami. Jeśli chodzi o Jarosa, one zwykle nie pozostają w jednym miejscu. Na długo, nie martw się o to. Naprawdę? Muszę powiedzieć, że kamień ze serca. Już myślałem, że... Myślałem o ostrzu wideł. Och, dziękuję za zasoby. Bardzo się przydadzą po krabieży. No dobra. Chociaż tak. Oho, to też jest widzę na czerwono. Wasza Wysokość, przygotowujemy się do palenia i topienia marzanny, aby powitać wiosnę. Nasze wioski Brulln, Pietrew i Bransa co roku organizują konkurs na najlepszą marzannę. Och, wiem. Być może sam król chciałby osądzić, która marzanna będzie najlepsza. Tak, czemu nie, mogę to zrobić. Będziemy zaszczyceni, mogąc was gościć, Wasza Wysokość. W każdym razie, przyszedłem tutaj po coś innego. Mieliśmy bardzo niefortunny rok. Zastanawialiśmy się, czy moglibyście dać nam trochę zasobów. O Jezu, kolejny. Na zbudowanie najlepszej marzanny. Ajajajajaj. 20. Trochę już ponad limit lecę. Chociaż tam mam już chyba nawet sporo. A chyba do 8 powinienem... Tak jest zalecane. Bo 10 skrzyń to raczej nie jest potrzebne. No dobra, niech będzie. Będę ryzykował, będę im pomagał póki co. W miarę możliwości. Uwielbiam palenie marzanny. Minus 20. Pamiętaj, jak budowałem kukły jako dziecko. Pomogę wam.
Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić. Dziękuję bardzo, Wasza Wysokość. To z pewnością przyniesie nam szczęście. Będziemy gotowi za kilka tygodni. Następnie odwiedzimy salę tronową, abyś mógł ją ocenić. Aha, okej. W porządku. Och, to niesamowite. Wszystkim się spodoba. No dobra. Wstańmy. Zobaczmy, co słychać. Widzę, że tu ogrody tylko. Maja jest Jasaja. A, to chyba to, co mówiła Cytani. Tak, ojcze? Co tu robi Maja? Asalia? Co ona tu robi? Maja nie powinna przybywać w zamku. Kocham ją, ojcze. Ohoho, ohoho. To prawda. Przy niej czuję się bezpiecznie. Czuję, że żyję. Czuję, że gdzieś przynależę. A kiedy jej ze mną nie ma, tak bardzo za nią tęsknię, że nie mogę przestać o niej myśleć. Zastanawiam się wtedy, gdzie jest, co robi, co je. Jeśli to nie jest miłość, to nie wiem, co nią jest. Chcę widywać Maję każdego dnia. Chcę, żeby przychodziła do zamku, kiedy tylko zechce. Rozumiem. Nie chcę bez niej żyć. Że co powiedzą ludzie, to tam już jest inna kwestia. Chciałabyś, żeby mieszkała w zamku? Tak. Cóż, nie. W porządku, chcę tylko, by mogła częściej mnie odwiedzać. Jesteś księżniczką. Powinnaś poślubić księcia albo z króla. Albo i króla, co ludzie pomyślą. Nie obchodzi mnie to. Chcę jedynie częściej widywać się z Mają. To wyjaśnia, dlaczego spędzaliście ze sobą tak dużo czasu. A co ty masz do powiedzenia Maju? Wasza Wysokość, nie miałam zamiaru wpadać tutaj niczym burza. Asalia obiecała mi, że będę mogła odwiedzać ją w zamku. Odwzajemniam uczucia waszej córki, Wasza Wysokość. Żadna z nas nic takiego nie planowała. Po prostu im więcej czasu spędzałyśmy razem, tym stawałyśmy się sobie bliższe. Nie chcę sprawiać żadnych problemów, Wasza Wysokość, ale chciałabym spotykać się ze Salią częściej. No właśnie, to też jest muzyka, więc też podejrzewam, że ta muzyka to jest dająca nam jakiś impuls, że to jest też ważny moment. No i cóż, muszę tu iść ze swoim głosem, który mówi od początku, że będziemy się zgadzać na różne bzdety tych dzieci naszych, więc tym razem też nie będzie inaczej. Maja może pojawić się w zamku, kiedy tylko zechce. Żałuję, że twoja siostra nie miała takiej swobody. Tylko pilnuj, żeby nie zrobiła nic głupiego. Maja, miej na nią oko. Tak, Wasza Wysokość. Dziękuję, ojcze. Mówiłem ci, że zrozumie. Nie rób żadnych głupstw, Asalia. A kiedykolwiek je robię? Nie, wcale. No i teraz żonie musimy to powiedzieć. Jak mi jej to powiemy? Kochanie? Znalazłem tę dwójkę w ogrodach. Bawiły się. Nie miałam serca wygonić Mai. Ale trochę się martwię. Ona jest z Radowi. Co jeśli planuje zemstę? Nie bądź mądry. Nie mieliby szans. Myślę, że bylibyśmy zbyt surowi wobec Asalii. Az powiedziała, że są w sobie zakochane. Zakochana? W dziewczynie? Tak myślę. Przynajmniej miała szansę znaleźć kogoś, kogo sobie... kogo może kochać. Żałuję, że Rosja nie miała takiej swobody. Chciałabym, żeby nasze dziewczynki były szczęśliwe. Mapa.
Elty. Dolina. Jaros wiosce. Gdzie to jest tu? O, dobra. Wysyłamy tam. Nie będę się zastanawiał już. Mam wszystkich, więc po kolei. 0 tygodni. Okej. Okay. Nutel. Bieda w wiosce. Czy to było teraz? Bieda wiosce, dobra. Król postanowił okazać hojność i dał mieszkańcom wioski zasoby. Dobra. Też wysyłamy. Jedźmy. Okej. Okay. Archiwa. Może to podznaczam. Króliki. Radiwiańscy uchodźcy. Kupiec. Interesy płotniki. Okej, dobra. I tu mamy jeszcze jedną rzecz. Może się uda te wszystkie miasta oblecieć. Dąbie, Bełtynie, miłosne problemy. Teraz, czy to było kiedyś? Wieśnik był bardzo szczęśliwy, gdy król pomógł mu rozwiązać jego problem, przyniosąc nawet worek ziemi kochowego. Aha, okej. Okay. No dobra, to myślemy. Łowca tam. Dobra, czyli mamy wszystkich. W związku z czym przechodzimy do kolejnego tygodnia. Właściwie do podsumowania. Dobra, mamy tu 22. Trochę malutko. Bo to nie wiem, czy by nie trzeba było z agentów sobie zrezygnować. Zeleny i złowcy kiedyś. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem, tak? To zrobimy, to będziemy mieli 33. Będę miał tych 8 skrzynek, które są optymalne. Chyba tak zostawię po prostu. No dobra, ja wam serdecznie dziękuję za dziś. Troszeczkę jest dłuższy odcinek, no ale już chcę mieć te 3 tygodnie na odcinku w tym momencie, więc zapraszam na kolejny odcinek. Dzięki za obecność i zapraszam na kolejne materiały. Oczywiście nie zapomnijcie o łapkach, subskrypcjach i komentarzach. Pomoże to na pewno. Dobra, dzięki i do następnego.